wybrzeżach miasta Limassol w niewielkiej wiosce Colossi znajduje się średniowieczny zamek obronny zbudowany w pierwszej połowie XIII wieku przez zakon Joannitów. Budowla ma 23 metry wysokości i dwie kondygnacje. Grubość ścian wynosi 2 metry i 70 cm. W drugiej połowie XVI wieku warownia została przejęta przez Turków, którzy władali nią kilka następnych stuleci. Widok z blanków zamku na okolicę. Wjeżdżamy w góry Trodos, w rejon uprawy winorośli. Naszym celem jest wieś Omodos, uważana za stolicę tzw. wiosek winnych. Cypryjski przysmak Sucukos to nawleczone na sznurek orzechy lub migdały pokryte zagęszczonym sokiem z winogron. Omodos to wioska licząca niecałe 300 mieszkańców. W oddali widoczny, współcześnie niezamieszkały przez zakonników, klasztor Krzyża Świętego. Wejście do trzynawowej bazyliki, która jest centralną budowlą klasztoru. Pięknie rzeźbiony drewniany ikonostas. Najważniejszą relikwią przechowywaną w wielkim srebrnym relikwiarzu w kształcie krzyża jest kawałek sznura, którym według przekazów Jezus był przywiązany do krzyża. W trakcie krótkiego spaceru po wsi spotykamy koronczarkę sprzedającą koronki, z których znane jest Omodos.